Siemano widzowie, trochę mi się umarło, ale wyjaśnię to jakoś w tym filmie. W tle znowu mam unboxing tym razem y, tęczowych jednorożców. I tak jak zawsze obiecuję jakieś recenzje na temat danych figurek. Tak będę obiecać dalej, bo że tak powiem, y, no nikt nie dał mi znać jakiej figurce zrobić recenzję. A jestem ku temu dość chętna, także wy byście chcieli jakąś recenzję. To piszę w komentarzu. I ogólnie mnie tak długo nie było, dlatego że moje wakacje to był po prostu yy, normalnie hardcore, bo rano byłam w stajni pracować, a potem po południu też pracowałam, tylko w innym miejscu i za pieniądze już, a w stajni tak bardziej jako wolontariusz. No, i tak to się potoczyło, ale modele dalej kupowałam po drodze, dlatego wam je tutaj wszystkie pokazuję. Co do jednorazu, wszystkie są piękne, zarąbiste. Jedyny źrebak ma jakąś dziwną rzeźbę, cała reszta jest submiot malina. A tutaj mój piesek piesiek stwierdził, że mi przeszkodzi, i w ogóle tak no, trochę prosił się o atencję. Nie uważacie? Taki z niego typowy atencjusz też tak myślę. Ale w tej paczuszce właśnie były kolejne magiczne stworzonka i tutaj jest jakaś królowa z lodowej krainy. Hmm. Może ma coś wspólnego z krainą lodu. Nie wiem. Ale dała mi na imię Elza. Ciekawe dlaczego. W ogóle ta korona tego zwierzaka jest ściągana, tak samo jak jeździec, więc fajnie też wygląda... Ta figurka jako no, takie samostworzenie, sumie nie wiem, co to może być, bo to jest i sarna, i jednorożec, i żyrafa, i kurna koza wszystko w jednym tutaj jest. Możecie dać znać, jak myślicie, co to jest zamieszanka. A drugim modelem był y, ten elf na tym jednorożcu w wersji dobrej, czy tam jasnej, i mam też tego złego, albo po prostu ciemnej wersji, tej mrocznej. I oni są zajebiści. Tylko ten jest jakiś taki plastikowy, taki śliski bardziej. No ale spoko. Tutaj tup tam z dwoma wielgaśnymi paczkami. Profesjonal paczkami. To są modele, na które zbierałam kasę przez bardzo długi czas. Przez to też aż tyle modeli nie kupowałam po drodze, tylko jakieś drobne max do 100 zł za zestaw w większości. I tak, są to modele z podstawkami, z serii Czterech żywiołów, czyli ogień, ziemia, powietrze i woda. I w ogóle śmieszna jest sprawa z tym, bo właśnie ten, którego teraz tutaj otwieram, to jest ziemia, to jest rw. I mój tata kupił mi takiego samego na urodziny wcześniej, a ja już zdążyłam go kupić u kogoś innego, więc teraz mam ich dwójkę. Tylko, że ten na filmie jest w o wiele lepszym stanie. I, no, i też był droższy przez to. A drugim modelem jest e, Wind, kupiony za tą samą cenę co jego poprzednik na filmie. E, od tej samej osoby. E, ogólnie modele moich marzeń. Teraz tylko dorwać pozostałą dwójkę i po prostu moja Konga będzie idealna. E, I wiecie co? Nie zgadniecie. Z Windem stało się to samo, czyli no. Też mam ich dwójkę i zobaczycie to dosłownie za chwilę. Jakże majestatycznie rzuciłam tą poduszką, bo tak na pewno zamówiłam poduszkę. Ale to nieprawda, bo tutaj jest właśnie duplikat e, Winda, wiatru. E, I stało się to totalnie randomowo. To był tak spontan zakup, bo zobaczyłam go na grupce e, za... Kwotę poniżej 250 zł, stwierdziłam, że ja muszę tego koleżkę wyrwać, nie? Bo taka cena za taki model to jest żart. W sensie. Ja go w ogóle kupiłam, żeby go sprzedać. Ale jak ja zobaczyłam, że on nie jest jakby identyczny do tego, co ja mam, stwierdziłam, że zostawię go. Robię tak z każdym modelem. I potem mam powtórki, mimo że. Wcale nie chcę tych powtórek i marnuję na to kasę, ale chyba każdy kolekcjoner zrozumie. No i tutaj mamy naszego koleżkę odpakowanego, i tak jak mówiłam, powtóreczki, powtóreczki, ale co tam, fajnie się bawimy i płyniemy z wiatrem. Uuu! I tu mamy kolejną paczuszkę z brejerem, który również jest jednym z moich najdroższych w kolekcji. Nie będę mówić konkretnych kwot ani cen, bo to jest bez sensu. Każdy może sobie na necie sprawdzić, po ile te modele chodzą. A mianowicie jest to w ogóle model specjalny, limitowany do 1200 sztuk. Albo 1700? Nie wiem, coś poniżej 2000. Jest to gloss, jest to dekor i jest to Breyer, coś nazywa się Ryman, pisane przez RH. I jest to chyba moja nowa ulubiona rzeźba, czyli saddlebred i przy okazji ma strasznie creepy oczy. Ja nie wiem, co jest z tym końcem, nie tak. A następna paczka to znowu jest Breyer, ale on był zapakowany w ogóle w jakąś strasznie dziwną y, torbę. Ja się bałam, co się tam dzieje w środku. I nie wiedziałam, z której strony się w ogóle zabrać za tą paczkę. Ja ją tak macałam, macałam, ale w końcu znalazłam i mam naszego koleżkę. I... Stają. No i to jest normalne pakowanie, a nie jak mi król przyszedł przywiązany tylko sznurkami nawet tu ma taśmę. Ludzie, widzicie, uczcie się pakować od tej osoby. Ona umie pakować, może nie to co wy. Ale bo król Brunek właśnie zawitał. I mam ich dwójkę. No wow, kto by się spodziewał, i właśnie ten tutaj w białym halterku jest w ogóle na sprzedaż. Także polecam <noise> jakby ktoś chciał. I tutaj następna paczka to jest paczka, z którą miałam najwięcej stresu do tej pory, bo jest jeszcze taka jedna, ale oni zrobią sobie story time. I właśnie w tej paczuszce dostałam gratisowego klasika. Jest to paczka, która leci z USA, i, i że tak powiem, sprowadzałam komuś model. I ze mną został ten klasyk jako podziękowanie. Dziewczyna się zgodziła, żeby ze mną został. W gratisie też były szelki dla psów, ale nie mam jakby brajerowych psów, więc nie mam jak wam pokazać ich. No i na szczęście dojechał model cały i zdrowy. Ja go otwieram raz, żeby wam go pokazać, a dwa, otwierałam go też na życzenie osoby, dla której sprowadzałam, żeby zobaczyć, czy model jest cały i zdrowy. Jest to Brajer Goffert. Jest on dość ciężki, jest to ogier fryzyjski. W ogóle jego puzdro wygląda, jakby było doklejone. Śmiesznie. E, tak jak na początku, w ogóle mi się nie podobał. tak Jak zobaczyłam go na żywo, to uważam, że jest naprawdę w porządku. On miał jeszcze wiadomo, co są podstawki, zresztą było widać po tym bolcu w kopycie, i fakt, że jest w losie, w kusie. Tak się prezentuje z podstawką. E, ogólnie rzeźba mi się strasznie podoba, jakby ciało. Jednak jego głowa aż tak mnie nie zadowala, w sensie jest taka strasznie bajkowa. Nie wiem, czy to widać. Tutaj macham w ogóle przed tą kamerą tymi modelami, jak jakaś wariatka. Ale właśnie brakuje mi takiej typowo fryzyjskiej cechy w, tym, w tej głowie u niego. No to ale mamy customa i zobaczcie, mam pierwszą reakcję na paczkę. Ale moje imię jest No tak, także straciatella została właśnie tak przechrzczona Jest to custom, e, w którym zakochałam się od procesu, kiedy zobaczyłam, jak jest tworzona. Miała być sprzedana na live show, ale hehehe, całe szczęście się nie udało. Bo dzięki temu zawita u mnie. Ja mam jakąś obsesję ostatnio na punkcie sportowych koni w maści srokatej. Także ja się nie zdziwię, jak kiedyś, kiedyś, w dalekiej przyszłości kupię sobie żywego konia takiej maści, bo to jest jakaś obsesja, naprawdę. Ja teraz chciałam wysłać na customy modele i w ogóle jeszcze jednego kupiłam takiego customa, też tego. Niestety nie mam jak go odpakowywuję, ale niedługo zrobię e, tour kolekcji, bo dużo się tu w ogóle pozmieniało, dużo modeli podochodziło na boku. Ale na razie dziękuję Wam za oglądanie i to był tak szybki unboxing jak nigdy, także widzimy się może kiedyś. Bye!